kiedy masz w domu i Jędrka i Tosię, no to jak ty się rozrywasz w ogóle, kiedy tam się dzieje, tu się dzieje? No właśnie się rozrywam. Sebastian za jedną, a... Jest Sebastian, teraz na przykład Sebastiana nie będzie 5 dni, ja jestem sama z dwójką dzieci. Akurat teraz mam taką możliwość, że mam od 3 tygodni nianie i czasem wpada na 2-3 godziny do dzieciaków. Ale jak ja jestem z nimi w ciągu dnia albo na placu zabaw, to moja Tośka jest na górze na drabinkach, Jędrek jest właśnie zjeżdża ze zjeżdżalni i ona krzyczy, mamo, mamo, ściągnij mnie. Ja mówię, tak, zaraz, zaraz. W momencie, kiedy ja idę do niej, to Jędrek już jest na drugim końcu placu zabaw, więc to jest, słuchaj, takie cardio, podnoszenie dzieci, dźwiganie, wkładanie na zjeżdżalnię, schylanie się, to jest absolutnie chodakowska Lewandowska 24 godziny na dobę. Nawet jak śpię, to wiesz, tu wstaję, idę do pokoju, przykrywam, no to jakby cały czas jest robota. Paulina, powiedz mi, właśnie teraz jest sezon koncertowy, no Sebastian jest jednym z najwięcej koncertujących muzyków w Polsce, mogę powiedzieć. Nie masz właśnie takich momentów u was w domu prywatnym, że jego 5 dni nie ma i ty mówisz sobie, Boże, Sebastian, i ty tak załamujesz ręce i mówisz, jest już nie wiem w co ręce wsadzić, jestem sama, dwójka dzieci, pranie, kuchnia, no pozmywać. No widzisz, jak ty mnie rozumiesz, jak ty to wszystko ładnie powiedziałeś, ale takie jest życie. Ja zdecydowałam się na życie z muzykiem i faktycznie każde weekendy, kiedy życie rodzinne innych kwitnie, kiedy wszyscy chodzą na spacery do knajp, spędzają aktywnie czas, ja jestem zazwyczaj sama z dwójką dzieci, czasem mi pomagają rodzice, albo zabierają jedno, tak się zdarza, że już jak Jędrek podrósł i faktycznie przysypia całe noce, to nawet i Jędrka zabiorą na 1-2 dni, więc to jest naprawdę dla mnie bardzo komfortowa sytuacja, ale niekomfortowa jest sytuacja taka, że faktycznie każdy weekend w sezonie, od piątku do poniedziałku jestem sama z dziećmi. I oczywiście nie jestem tutaj osobą, jakąś super bohaterką. Mam słabsze i gorsze momenty i faktycznie bardzo często załamuję ręce, kiedy ja już sobie postanowię, okej, dzieci mi zasną, Jędrek o 20, Tośka o 21, to ja zrobię to, to, to i to. I nagle w ogóle wszystko się nie zgadza, bo Jędrek nie zasnął o 20, Tośka nie chce zasnąć o 21, a miałam tyle rzeczy zrobić i tego w ogóle absolutnie nie robię, bo potem padam razem z nimi ze zmęczenia. Bardzo często się to zdarza, ale nie ma, że nie mogę. Po prostu jestem mamą i dla dzieci się chce chcieć. Po prostu.